państwu. Jan Płócienniczak. Witam państwa w programie 997. Kronika kryminalna. Co to... Dziś w programie mamy kilka dramatycznych wydarzeń. Na początek tragedia we wsi Laski Górne. Doszło tam do makabrycznej zbrodni. Otóż Antonika w bestialski sposób zabił wszystkie okna i drzwi w domu swojego sąsiada. Stefana D. Sprawca został ujęty na miejscu zbrodni. Kolejne wydarzenie miało miejsce w Jagodzianach. Na początku balu karnawałowego dla małolatów doszło do makabrycznej bójki. Otóż dwuletni Władzio po ówczesnym wypiciu paru setek mleka skondensowanego rzucił się na młodszego od siebie o zaledwie 2 tygodnie Antosia. Wpijając mu głęboko w przełyk smoczek firmy Johnson & Johnson. Powodem była zazdrość o 2,5-letnią Zosię. A teraz przenieśmy się do miasta Łodzi, gdzie podczas libacji alkoholowej w jednej z melin doszło do makabrycznego wydarzenia. Otóż Stanisław Z., zwany także w środowisku kryminogennym jako szalony śrubokręt, wkręcił się tak mocno w szyjkę w butelki, że trzeba było udzielić mu pomocy medycznej, podając mydło dożylnie. Jak wiadomo, mydło jest śliskie. A teraz nasza stała rubryka. Ogłoszenia o osobach zaginionych. W Krakowie wyszedł z domu i dotąd nie powrócił. Znany zawodnik w chodzie sportowym Józef Stopka. Pieszczotliwie zwany Paluszkiem. Rodzina czeka z utęsknieniem i przesyła dodatkową parę obuwia. We wsi Pieprzyki Czarne znaleziono kobietę o nieustalonej tożsamości. Kobieta ta ma głupkowaty uśmiech. Około 1,20 m i jest rasy czarnej. Osoby, które wiedzą na temat tej kobiety, proszone są o kontakt z najbliższym posterunkiem policji lub z numerem 997. Mam dla państwa jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Na rynku w Myślenicach grasuje banda. Na czele tej bandy stoi Tadek Bandyta. Zwany Terminator. Wiceprzewodniczącym jest Kacza. Znany w tym środowisku jako Kaprawe Ucho. Nie mogę rozczytać, chwileczkę. Skarbnikiem tejże bandy jest osoba o nieustalonej płci. Wiadomo jest tylko to, że ma jedno oko zaklejone. I to już ostatnia wiadomość w naszym programie. Życzę państwu dobrej i spokojnej nocy. Pozamykajcie wszystkie okna i drzwi. Dobranoc.